No to nic. Otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 100% ustalonych w budżecie miasta Lubina wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę miejską Lubin w przeliczeniu na jednego ucznia. Z tym, że na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w przedszkolach
części oświatowej subwencji ogólnej dotyczącej otrzymywanej przez gminę miejską Lubin. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Lubina. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dotacje do niepublicznych przedszkoli przysługują każdemu uczniowi w wysokości nie mniejszej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Mając na względzie fakt, że gmina miejska Lubin nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach publicznych, zlecając zadania w tym zakresie podmiotom niepublicznym, w myśl równego traktowania dzieci, zasadnym jest przyznanie dotacji w wysokości 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia. I proponuję, aby ten punkt wprowadzić jako punkt czwarty. Oczywiście kolejne zmieniają kolejność w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Jeszcze mam prośbę, jeżeli zostanie ten wniosek przegłosowany pozytywnie, aby udzielić głosu przedstawicielowi Stowarzyszenia Montessori. Dziękuję bardzo. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Czowiaka o poszerzenie porządku obrad? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Moi, przepraszam bardzo. Jeszcze raz, kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ogłaszam wynik głosowania. Państwo są radą samodzielnie, czy radą dla mieszkańców? Proszę o ciszę. Wstydnie było rękę podnieść do przeciw. My na was głosowaliśmy, a wy nie chcecie rozmawiać w naszych sprawach. Proszę o ciszę. Tu nie jest jakaś rada targowa, że ty przez mąż się czeka, że chcemy się zachowywać normalnie, albo nie będziemy uczestniczyć w radzie. Ogłaszam wynik głosowania. Za. Głosowało 6 osób, przeciw 10, 0 wstrzymało się od głosu. Takim razie stwierdzam, że porządek nie został zmieniony. Propozycja.